Dzień dobry. Czytając dzisiejszą Ewangelię, bardzo znaną, dochodzę do wniosku, że w życiu wiary grozi nam to, co się dzieje w naszym społeczeństwie w Polsce. Szczególnie w tej całej głębokiej, mocnej dziedzinie, jaką jest polityka. Że można być tak naprawdę żyć w dwóch obozach. Zobaczcie, że dzisiejsza Ewangelia, która opowiada tę historię, kiedy faryzeusze czepiają się, że uczniowie łuskają kłosy i Pan Jezus im mówi, że ważniejsza jest miłość, miłosierdzie niż ofiary, niż prawo. To jest taki fajny fragment, który biorą sobie bardzo często do serca ci, którzy śledzą i tępią faryzeuszy. Ja jestem takim gościem. Czyli tych wszystkich ludzi, którzy, no właśnie, czepiają się innych, którzy szukają haków na nich, szukają kruczków prawnych, szukają czegoś, żeby się doczepić. Problem jest w tym, że szukając faryzeuszy, można stać się faryzeuszem. Że można stać się takim człowiekiem, który właśnie w imię wolności, którą chce dać innym, będę tępił tych, którzy tę wolność zabierają. Czyli taki wykluczacz wykluczających. Dzieje się tak dlatego, że my ciągle zapominamy i ci, którzy idą ślepo za prawem, teraz bardzo upraszczam, i ci, którzy chcą iść w stronę miłosierdzia, jak to mówią ci pierwsi, otwartości, zapominamy o tym, że nie jesteśmy Jezusem. Że kiedy Jezus mówił do faryzeuszy, że bardziej chce miłosierdzia niż ofiary, to mówi to jako Jezus. Mówi to jako ten, który jest jedyny, który nie jest jednym z wielu ludzi, ale jest jedyny. Jest Bogiem po prostu. A my nie jesteśmy Bogami. My nigdy nie wiemy, jakie są do końca motywacje danego człowieka. My nie mamy takiego wglądu w serce człowieka, jakie miał Jezus. W związku z tym wszyscy musimy uważać na to, żeby w szukaniu faryzeuszy, i podkreślam to z jednej i z drugiej strony, nie stać się faryzeuszem. Czyli tym, który tak naprawdę czyni na pokaz. Ta Ewangelia nie może być, jak każda Ewangelia, orężem przeciwko drugiemu człowiekowi. Nawet jeśli ja mam taką misję, że ja teraz pokażę i objawię wszystkich faryzeuszy świata po to, żeby uwolnić ludzi od tych ludzi. Nie. To jest bardzo niebezpieczne i to jest coś, co mnie bardzo smuci, kiedy na przykład czytam Fejsa i zaglądam do ludzi, których bardzo lubię i cenię, bo myślą podobnie, myślą o tym, w jaki sposób pomóc człowiekowi przyjść do Pana Boga, ale właśnie w tym myśleniu bardzo często patrzę na ich argumenty, na ich sposób pisania. Podejrzewam, że jak ktoś patrzy na mnie, to myśli podobnie. I widzę tam dużo dokładnie tego, co zwalczają, to znaczy wyśmiewania innych, bycia chamskim wobec innych. Tylko dlatego, że w ich mniemaniu są faryzeuszami. Każda Ewangelia musi nas uczyć pokory i ta Ewangelia nas bardzo uczy pokory wszystkich. Że nie chodzi o to w świecie, żeby postawić się w takiej pozycji, że ja będę tym, który pokazuje palcem faryzeuszów i ich tępi, ale chcę zobaczyć najpierw faryzeusza w sobie. Chcę zobaczyć tą belkę w sobie, która jest w moim oku i dopiero wtedy będę mógł działać. Ale jak już zobaczę belkę, jak zobaczę w sobie faryzeusza, to już nie mam w sobie tyle pychy, żeby pokazywać palcem, kto jest faryzeuszem i żeby go zwalczać, ale próbuję tak żyć, żeby ten, który według mnie jest faryzeuszem, zmienił swoje postępowanie sam, a nie dlatego, że ja mu powiem, jesteś faryzeuszem. Mówiąc komuś, jesteś faryzeuszem, tak naprawdę staje się faryzeuszem. Masło maślane, kamienny kręg, ale właśnie o to chodzi, że nie możemy Ewangelii brać przeciwko tym, których próbujemy z różnych powodów zwalczać. Ciężka jest ta dzisiejsza Ewangelia, bo ta Ewangelia nie jest narzędziem dla Kramera po to, żeby zwalczać faryzeuszy, ale ta Ewangelia jest do Kramera, żeby sobie zobaczył faryzeusza, i dzięki temu popatrzył inaczej na ludzi, których nazywa faryzeuszami. Bardzo to trudne. Ale ona mi pokazuje, że ja się muszę nawrócić. Że ja muszę w swoim życiu być tym, który najpierw siebie zmienia
po to, żeby móc tak emanować na świat, żeby ten świat, czyli ludzie, próbowali siebie zmienić. Ciężkie zadanie. Życzę nam wszystkim powodzenia, a przy okazji to życzę wam dobrego piątku. Trzymajcie się.